Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj maczanka po krakowsku. A skąd ta potrawa i nazwa? No, w głębokich komunizmie ci panowie wielcy u władzy mieli co jeść. No i zawsze po tych rautach zostawały bułeczki, kajzerki i upieczony karczek. No i kucharze skonstruowali taką potrawę, żeby po prostu się nie marnowało. No jaśnie Państwo, zawsze miało coś do jedzenia, a naród z reguły głodował. Zapraszam Państwa na film. Życzę udanej konstrukcji domowej własnej maczanki po krakowsku. Składniki na tak zwaną maczankę, przepraszam, krakowską oczywiście, około 1,5 kg karczku, to będzie na jakieś 10 osób, czyli po jakieś 150 gramów karczku bez kości będziemy potrzebować, czosnek, ile lubimy, około 80 białej cebuli, olej oliwa do smażenia, ziele angielskie, pieprz czarny, kminek, kolendra, majeranek, liść laurowy, sól, czyli popularne przyprawy i oczywiście bułeczki, kajzerki. Umytą obraną cebulkę kroimy w kostkę. Pozwolę sobie tutaj pokroić w kostkę starym nożem Gerlacha. Do suszonego garka nalewamy jakiegoś, dajemy tłuszczu, smalcu, oleju, oliwy, co tam mamy, i wrzucamy naszą pokrojoną cebulkę. Nie musi być bardzo równa nasza kosteczka, bo i tak będziemy to wszystko przecierać, ewentualnie miksować naszą cebulę. Smażymy, aż się mocno zrumieni, od czasu do czasu mieszając. W międzyczasie, jak nam cebulka się smaży, rumieni, przyprawiamy nasze mięso, karczek bez kości, przyprawamy. I czekamy, aż się cebulka nam ładnie zrumieni. Cebula się zrumieniła. Odgarniam na troszeczkę na bok, żeby tutaj w środek wrzucić nasz karczek, który teraz musimy z naszą cebulką obsmażyć we wszystkich stron. Musimy dosyć mocno obsmażyć nasz karczek. Jedna strona już jest, przewracamy na drugą i drugą stronę też na tak mocno rumiano obsmażamy. Używając naszego zmysłu powonienia i resztek wzroku, stwierdziliśmy, że druga strona też zapewne się ładnie zrumieniła, czyli zalewamy wodą, ewentualnie jakimś warzywnym rosołkiem. Dodajemy ziele i liść laurowy i dusimy do miękkości. Tyle, ile ważyło, czyli około 1,5 godziny. Oczywiście pod przykryciem. Możemy to także zrobić w piecu elektrycznym, gazowym, węglowym. Do miękkości po prostu w brytwance sobie upiec. Karczek mamy już uduszony. Wyciągamy twardsze nasze przyprawy, czyli liść, ziele angielskie. A do ugotowanego naszego sosu dodajemy czosnek, który nas zabezpieczy przed psuciem po prostu naszego sosiku. No, sosik nie będziemy zagęszczać mąką. Chyba, że ktoś bardzo lubi takie kisielki, to proszę sobie zagęścić mąką. Ja uważam, że jest dostarczająco gęsty. Cebula nam tu fajnie wszystko zagęści. Tylko musimy to przetrzeć lub zmiksować mikserem całość naszego sosu. Co zaraz uczynimy.
przetarty, zmiksowany nasz sosik jest, uważam, dostatecznie gęsty, aromatyczny, smakowity. Możemy wykańczać naszą potrawę. Montujemy naszą maczankę, czyli przekrajemy sobie bułeczkę na pół. Kroimy sobie w plasterki nasz karczek takiej słusznej wielkości. To jest nasze danie domowe. Kładziemy, przekładamy z drugiej strony i polewamy naszym gęstym, aromatycznym sosikiem. I tylko zajadać. Naprawdę pychota, domowa maczanka. Po krakowsku. Życzę Państwu smacznego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne. Maczanka.